Witam Państwa, dobry wieczór, chociaż teraz już coraz jaśniej i myślę, że od kwietnia będziemy mogli mówić już takie spokojne, dobre popołudnie filmowe, ale na razie jeszcze wieczorową porą będziemy Państwa zapraszać na kolejny film. I tym razem film polski, choć z reżyserem, który jest Szwedem, ale po raz drugi postanowił sięgnąć za kamerę i opowiedzieć historię, która 2 lata temu, jak to się mówi dobrze, sprzedała się na polskim rynku. Ja nie ukrywam, że zawsze towarzyszy mi powiedzenie, że na bajki nigdy nie jestem za duży. Oczywiście mówię to w kontekście tytułu filmowego. Rafał Mościcki, dzisiaj gościem naszego programu. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Ty też, mam wrażenie, często, kiedy rozmawiamy, mówisz, że nie ma takiego momentu, że jesteś za dużym na bajki, bo te bajki nas wciągają w naszym filmowym życiu. Co do tego chyba nie mamy wątpliwości. Nie mamy wątpliwości, ale rzeczywistość wirtualna nam trochę namieszała i dosyć często zdarza się tak, że widząc pokazy na przykład dla dzieci, które mają tą sygnaturę taką 6+, i idzie jakiś 11-10-latek i mówi: mamo, ale to jest dla dzieci, to ja nie będę tego oglądał. A tak, ale później dojrzewamy, prawda? I z perspektywy dorosłego często mówimy sobie, kurczę, filmy są dla wszystkich tak naprawdę i dosyć często widzimy seniorów, widzimy ludzi starszych biegających na seanse porankowe, bo dla nich to jest jak gdyby przypomnienie tego, że film jest taką niesamowitą machiną, która dużo dźwiga w sobie fajnych rzeczy i dużo pięknych emocji, pięknych rzeczy można zobaczyć właśnie w filmach familijnych, ale też w filmach dziecięcych. No właśnie, powiedziałeś o filmie familijnym i to jest chyba idealne stwierdzenie, że film za duży na bajki, który teraz doczekał się kontynuacji, to jest, bo już pamiętam, sygnowaliśmy te ileś miesięcy temu, kiedy wchodziła jedynka do kin w 2022 roku, że to jest takie nowum na rynku, takie świeże spojrzenie, być może świeże dlatego, że tak jak wspomniałem na początku, też jest i ten skandynawski reżyser, który towarzyszy tej produkcji. Natomiast chyba fakt, że mamy kontynuację po 2 latach tego filmu, za dużego na bajki, po prostu polskim widzom się podoba. Podobał się na pewno. Myśmy też grali go na festiwalu Kino Dzieci, nie? Na tym międzynarodowym festiwalu i też była pełna sala. I jak czekaliście na słynne gamingowe trio Waldek, Staszek, Delfina, no to ono powraca i powraca z hukiem. No właśnie, no to teraz już powiedzmy parę zdań na temat tego obrazu, dlatego że przyznam szczerze, że myślałem, że za kamerą zasiądzie jednak ktoś inny. Przy kontynuacji. Czy to oznacza, że mniej więcej ten ślad i ta droga będzie podobna do jedynki, bo fabuła jest jednak zupełnie inna? Myślę, że tak. Troszeczkę się wybierzemy poza obszar miejski. Znajdziemy się w Tatrach, w pięknych górach, wycieczka. No i oczywiście główny bohater dowiaduje się, że jego tato, który z niewiadomych powodów ich opuścił. To jest takie dobre też kino rodzinne, takie kino kryzysowe, rozwodowe, które pokazuje też różne takie sytuacje. Trochę, a współczesności, trochę w innym świecie. No, wybiera się ze Staszkiem nocą na poszukiwania ojca, no, na wielką przygodę. Kto sobie wyobrazi Tatry z ich, że tak powiem, majestatem, niedźwiedziami. Tu nie będziemy absolutnie spoilerować. No, trudniejsze zadanie tutaj, tylko lekki, mały spoiler, ma Delfina, która musi to wszystko ukryć przed mamą, przed ciocią, przed babcią, przed wszystkimi, którzy tak naprawdę chcieliby się dowiedzieć, co się tak naprawdę działo. Będzie tam bardzo dużo zwrotów akcji. Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na swoje pytania nurtujące? Czy w ogóle jak to się wszystko wydarzy? No, myślę, że to jest niesamowita zagadka i nawet oglądając trailer tego filmu, nie za wiele się dowiadujemy, co bardzo cieszy, bo potem okazuje się, że właśnie tych takich zwrotów akcji w filmie, takich fajnych, ciepłych dla serca, ciepłego dla serca poczucia humoru będzie bardzo dużo. Ja tak przyznam szczerze, oglądając jedynkę, to pomyślałem sobie, że to jest takie, patrząc w historii kina, połączenie Goonies z Jumanji, oczywiście w takiej wersji europejskiej, sięgając oczywiście po klasyki, prawda? Teraz patrząc na tę dwójkę, to myślę sobie, takich fajnych parę odnośników znalazłoby się do tego kina, o którym mówiłeś, kina familijnego. Ja myślę, że tutaj to kino bardzo mocno wyparło coś, co w polskim kinie ostatnio było bardzo modne, a mianowicie komedię romantyczną. Czyli ta komedia romantyczna poszerzyła swoje kręgi i stała się takim kinem familijnym. Zresztą zobaczmy, ile tych filmów jest teraz, bo nawet Akademia Pana Kleksa ostatnio. To nie jest film tylko dla młodych widzów, ale to jest film, który łączy pokolenia i wszystkich razem doprowadza do wspólnego oglądania filmu. Więc myślę, że to jest ten gatunek, który na długo nie zejdzie z ekranów i on się pojawia dosyć mocno
to kino familijne będzie naprawdę mocno obecne w naszym świecie. No właśnie, bo to, o czym często mówimy, to rodzinne oglądanie, to jest, to też zresztą jest związane z dziesiątą muzą, czyli z kinem. I wiemy, że często te pokolenia, co zaznaczyliśmy już na początku, czyli rodzice i dziecko wspólnie do tego kina się wybierają, bo to jest ku temu miejsce stworzone. No tak, no, tam jest miłość, poczucie humoru, emocje. To wszystko, co nam towarzyszy od tej pory w tych polskich komediach romantycznych, za którymi pędziliśmy, no to w tym momencie to przechodzi to na taki świat dziecięco-młodzieżowy. Może też troszeczkę dlatego, że nam się trochę podczas COVID-u, a może jeszcze wcześniej młodzież pozamykała trochę w domach, tej strefie komfortu, jakim jest komputer, jakim są media wirtualne. No tak, i stąd ten gaming, to wyszło z pierwszej części, się, prawda? I stąd też ta wycieczka do lasu, ludzi, którzy tak naprawdę są gamerami, którzy tak naprawdę wycieczka w góry może być czymś bardzo ciekawym, bo to, jak to się mówi, znajdujemy się w nienaturalnym środowisku dla ludzi, którzy na co dzień spędzają czas w domu przed komputerem. No to teraz, zanim powiemy o obsadzie, bo już o reżysera wspomnieliśmy, to jeszcze, drodzy Państwo, czas jak zwykle na pytanie konkursowe w naszym programie, bo to też zawsze wzbudza sporo emocji. Czy będzie łatwe, czy trudne? Zawsze to na szczęście zależy nie ode mnie, a od mojego gościa. No właśnie, no myślę, że to pytanie konkursowe powinno być bardzo proste. A mianowicie wystarczy podać imiona trójki bohaterów, naszego gamingowego trio. No to myślę, że z tym problemów Państwo nie będą mieli, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Czekamy na prawidłowe, jak zwykle, odpowiedzi. Dwie pierwsze honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. No i na koniec, tak jak powiedziałeś, czystych młodych gwiazdorów, jak to się mówi, coś wyrośnie, to zobaczymy, ale film to też są aktorzy, których doskonale znam, zresztą już z pierwszej części, również, którzy towarzyszą temu filmowi. W jedynce też pojawiają się gwiazdy, których nie ma teraz w części drugiej, więc to na pewno też jest taka mocna strona tego filmu. Tak, mocna strona. No, Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Michał Żurowski, to są naprawdę tuzy polskiego kina. To jest, można być pewnym, że będziemy... W jedynce był Andrzej Grabowski, pamiętam. Tak, Andrzej Grabowski, dziadka grał. Także myślę, że tutaj w tym momencie jesteśmy absolutnie też przytulani przez te postacie. Ich wspaniałą grą aktorską, no, doświadczenie przede wszystkim w takiej formie, w takiej formule, i na pewno nie będziemy zaskoczeni. Czyli co, możemy sobie powiedzieć na koniec, że nie jesteśmy na tyle za duzi, żeby nie pójść. Oczywiście, że tak. Obowiązkowo, generalnie obowiązkowo powinno się chodzić na filmy z rodziną, bo potem jest o czym rozmawiać. Bo jak się pójdzie samemu albo pójdzie dziecko z klasą, to potem można ewentualnie z nauczycielką w szkole, która oglądała film. Natomiast jeżeli się idzie samemu, no to potem się wraca do domu i nie ma z kim o czym rozmawiać. A tak być może dużo fajnych tematów domowych się pojawi po obejrzeniu wspólnie razem z rodziną. Można z babcią, z dziadkiem również. Zobaczenie takiego filmu powoduje bardzo fajny asumpt do dyskusji. No tak, bo tutaj jest to odkrywanie tej swojej przeszłości przez młodego bohatera, zadawanie sobie pytań, szukania na nie odpowiedzi, tak jak powiedziałeś. Ale przede wszystkim no, każdy z nas, przeżywając emocje, ma ochotę po filmie się z kimś podzielić. Wyobraźmy sobie, że oglądamy sami Dune i wracamy potem i nie mamy z kim o tym porozmawiać. No to po prostu to też się nie da. Nie da się. Człowiek ma tam coś sobie takiego, że chce się dzielić, więc warto się, skoro jest taka przestrzeń, warto razem chodzić do kina. Drodzy Państwo, a zatem za duży na bajki część druga, czy w ogóle dwójka na ekranach kin. Zapraszamy Państwa, a my jak zwykle zapraszamy na nasz kolejny program już za tydzień, w czwartek. Rafał Mościcki, dziękuję Ci bardzo serdecznie za spotkanie.